Siemano, ja jestem Mateusz, witam was i zapraszam na film. Piękne pożegnanie Łukasza Piszczka i tytuł na koniec przygody z BVB. Liverpool pokonał United i dalej walczy o Champions League, a fani Manchesteru przed meczem zaatakowali autokar The Reds. Bramka Benzemy z 30 metrów i ważna wygrana z Granadą. Robert Lewandowski przedwcześnie opuścił trening. Jeżeli to oglądacie około 8 rano, to prawdopodobnie Krzysztof Piątek w tym momencie jest operowany. FC Barcelona kontaktowała się z Hansi Flickiem, a na sam koniec o przyszłości Kyliana Mbappé. Jak dokładnie wiecie, wielkimi krokami zbliża się euro. Z tego też powodu już niedługo na naszym kanale będziecie mogli wygrać naprawdę wartościowe nagrody. Dlatego już teraz zachęcam, abyście zostawili suba, no i obserwowali nasz kanał. Pamiętajcie, że Betfan przygotował specjalną ofertę freebet o wartości 60 zł. Szczegóły oczywiście tam na dole w opisie tego filmu. Korzystajcie i zapraszam do oglądania. Sponsorem kanału jest Betfan. Z kodem LANDERY600 macie cashback do 600 zł. Szczegóły na stronie betfan.pl. Aż 5 bramek zobaczyliśmy w finale Pucharu Niemiec. Borussia Dortmund rozbiła RB Lipsk 4-1. Już po pierwszej połowie prowadzili 3 bramkami i w tym momencie można było powiedzieć, że ten mecz praktycznie już się zakończył. Piłkarze Juliana Nagelsmana jednak w drugiej połowie chcieli odrabiać straty, ale nie było ich na to stać. Zdobyli jedynie bramkę honorową w 71 minucie, a trafił Olmo. Dwie bramki w tym meczu oczywiście zdobył także niezawodny Erling Haaland. Całe spotkanie rozegrał także Łukasz Piszczek, a dla niego wczorajszy dzień na pewno będzie niezapomniany. Na koniec swojej przygody z zagraniczną piłką nożną, na koniec wspaniałej historii, jaką napisał w Borussii Dortmund, zdobył Puchar Niemiec. Po zakończeniu spotkania koledzy w piękny sposób go pożegnali, podrzucając go do góry. Co prawda nie był to prawdopodobnie jego ostatni mecz w koszulce BVB, gdyż pozostały jeszcze 2 ligowe pojedynki, ale ten mecz możemy uznać za zakończenie pewnego cudownego okresu dla polskiej piłki nożnej. BVB stało się naszą polską ambasadą futbolu. Najpierw pożegnali Roberta Lewandowskiego, potem Jakuba Błaszczykowskiego, a teraz odchodzi Łukasz Piszczek. Polski defensor w jej barwach rozegrał 381 spotkań, 14 razy trafił do siatki rywali, a 64 razy asystował przy trafieniach kolegów. Na boisku w koszulce BVB spędził ponad 30 tysięcy minut. W tym czasie 2 razy wygrał ligę, 3 razy zdobył Puchar Niemiec, tyle samo razy Super Puchar Niemiec, zagrał także w finale Champions League, a do tego rozegrał najwięcej spotkań w Lidze Mistrzów jako piłkarz BVB. Naprawdę kawał pięknej historii i panie Łukaszu, dziękujemy za wspaniałe chwile. No a co teraz? Jeżeli wszystkie medialne doniesienia się potwierdzą, to będzie grał w Polsce. Powróci do LKS Goczałkowice Zdrój. Grają oni w czwartej lidze, no ale wyobraźcie sobie teraz, jakie będą tłumy na ich spotkania, aby zobaczyć w akcji Łukasza Piszczka. 4-2 Liverpool pokonał Manchester United. Było to prawdopodobnie w tej chwili najważniejsze starcie dla piłkarzy Jurgena Kloppa w obecnym sezonie. Każdy inny wynik niż wygrana spowodowałby, że w kolejnym sezonie zabraknie ich w Champions League. Po wczorajszym meczu na swoim koncie mają 60 punktów i zajmują 5. pozycję w tabeli. Jednak mają o jeden mecz rozegrany mniej niż Leicester i Chelsea. Solskjaer z całą pewnością tej porażki nie może tłumaczyć zmęczeniem. Oczywiście Manchester gra ostatnio co 2 dni, ale przeciwko Leicester wyszła kompletnie inna jedenastka niż na wczorajszy pojedynek. I pomimo tego, że wyszedł pierwszy skład na Liverpool, to Manchester przegrał. Po prostu piłkarze Jurgena Kloppa byli lepsi. Co więcej, przegrywali oni, ale udało im się odrobić straty. Wiedzieli, że muszą wygrać i tego dokonali. Zdaniem wielu ekspertów, w pierwszej części meczu The Reds powinni otrzymać rzut karny po faulu Erika Bailly. Jednak po analizie VAR karnego nie było. Dwie bramki zdobył także Roberto Firmino, a potem jak Manchester w drugiej części meczu przycisnął The Reds, kontra Salaha zakończyła się dobiciem United. Waszym zdaniem Liverpool jest w stanie awansować do top 4? Muszą wygrać każde kolejne spotkanie i liczyć na porażki The Blues i Lisów. A co ciekawe, to ta dwójka zagra przeciwko sobie 18 maja. Zapomniałem dodać, że niektórzy kibice Manchester United przed meczem postanowili pokazać, kto rządzi w mieście. Wypatrzyli jadący ulicami Manchesteru autokar Liverpoolu. Zajechali mu drogę, po czym przybili opony i odjechali. Jednak co najciekawsze, to w tym pojeździe nie było ani jednego piłkarza The Reds. W autokarze oprócz kierowcy znajdowało się tylko 2 fizjoterapeutów. Bardzo ważną wygraną zaliczyli wczoraj piłkarze Zinedina Zidana. Rozprawili się oni z Granadą 4-1. Do siatki rywali trafił m.in. Luka Modric czy też Karim Benzema. I bramka Francuza była dość dziwna, gdyż wychodzący przed pole karne bramkarz nie trafił czysto w piłkę. Karim ją zabrał i uderzył z okolic 30 metra do kompletnie pustej bramki. Ta wygrana sprawiła, że awansowali na 2. pozycję w tabeli. Przeskoczyli FC Barcelonę i w tym momencie mają nad nimi 2 punkty przewagi. Cała liga w tym momencie rozegrała 36 spotkań i do końca zostały tylko
dwie kolejki. Nie mam pojęcia, kiedy ostatni raz mieliśmy aż tak emocjonującą końcówkę sezonu w La Lidze. Kto waszym zdaniem w tym roku ją wygra? Rzecz jasna, największe szanse ma Atletico Madryt, no ale czy w tych kolejnych spotkaniach nie powinie im się noga? Dajcie znać, co myślicie w komentarzu. Kto wygra? Sevilla, Atletico, Real czy FC Barcelona? Czekam na wasze komentarze. Wczoraj bardzo niepokojące informacje dotarły do nas z Monachium. Treningu Bayernu Monachium nie dokończył Robert Lewandowski. Pierwsze medialne doniesienia mówiły rzecz jasna o kolejnej kontuzji polskiego napastnika. Z tego też powodu miał opuszczać boisko treningowe w towarzystwie klubowych lekarzy. Jednak okazało się, że wszystko jest w porządku, a powód opuszczenia treningu przez lewego był po prostu prozaiczny. Klub wydał komunikat, że odbył on krótszą sesję treningową tylko po to, aby lepiej zarządzać obciążeniem swojego organizmu. Te informacje w rozmowie z Interią potwierdził także prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, pan Zbigniew Boniek. Rozmawiałem z Robertem, powiedział mi: wszystko w porządku. W porządku, panie prezesie, dzisiaj nie można już wcześniej skończyć treningu, bo robi się z tego afera. Tak więc nie mamy się o co martwić i możemy być spokojni, że Lewy zagra w kolejnym meczu Bundesligi z Freiburgiem w tą sobotę. Trzymamy oczywiście kciuki, aby w tym meczu ustanowił on nowy rekord Bundesligi w ilości zdobytych bramek w jednym sezonie. Krzysztof Piątek w ostatnim ligowym meczu uszkodził staw skokowy. Wyglądało to naprawdę bardzo źle, a to potwierdził także trener na pomeczowej konferencji prasowej. Wczoraj niestety Hertha Berlin wydała komunikat i stało się jasne, że kontuzja Krzysztofa Piątka jest poważna. Polak nie skręcił, a złamał staw skokowy. Tak Roman Kołtoni napisał na Twitterze. Jutro 8 rano operacja Krzysztofa Piątka. Kilka miesięcy przerwy. Pio, trzymamy kciuki. To oznacza, że Krzysztofa Piątka na bank nie zobaczymy na zbliżających się Mistrzostwach Europy i bardzo prawdopodobne, że Piątek opuści także początek kolejnego sezonu. Kto w takim razie może zastąpić Piątka w reprezentacji Polski? Ja chyba najbardziej celowałbym, że Paulo Sousa zdecyduje się na powołanie Mariusza Stępińskiego. A wy na kogo stawiacie? Napiszcie w komentarzu. W ostatnim czasie bardzo dużo mówiło się, że z początkiem nowego sezonu FC Barcelona będzie miała nowego szkoleniowca. Sytuacja Ronalda Koemana jest nieciekawa, gdyż wyniki osiągane przez podopiecznych są mierne, a klub w tym sezonie może nie załapać się nawet do top 3 La Ligi. Jeśli Koeman by odszedł, to na pewno nie zastąpi go Xavi, który kilka dni temu podpisał nową umowę z Al Sadd do 2023 roku. Telewizja ESPN podała także bardzo ciekawe informacje łączące Blaugranę i Hansiego Flicka. Okazuje się bowiem, że władze katalońskiego klubu kontaktowały się z Hansi Flickiem w sprawie objęcia Blaugrany z początkiem nowego sezonu. Otrzymali oni jednak odpowiedź, że to nie jest możliwe, gdyż po Euro Hansi Flick poprowadzi reprezentację Niemiec. Wczoraj doszło także do spotkania Joana Laporta z Ronaldem Koemanem. Dziennikarzom, którzy na nich czekali, nie udało się jednak nic dowiedzieć. Możemy jedynie przypuszczać, że rozmawiali na temat kolejnego sezonu. Być może władze klubu, pomimo tego, że są niezadowolone z jego pracy, będą musiały postawić na niego na kolejny sezon. A powodem może być to, że po prostu na rynku nie ma wolnego potencjalnego następcy, który na pewno poprawiłby sytuację drużyny. Po podpisaniu nowego kontraktu przez Neymara fani PSG chcieliby, aby także Kylian Mbappé przedłużył swoją umowę. Rozmowy na ten temat trwają już od dłuższego czasu, ale piłkarz nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji. Musi się jednak śpieszyć, gdyż jego umowa wygasa w czerwcu 2022 roku. Dla PSG to okienko transferowe jest ostatnim, jeżeli chcą cokolwiek na nim zarobić. Francuskie media podały jednak, że młody Francuz zdecydował już o swojej przyszłości, ale jeszcze nie powiedział o tym nikomu, tylko rodzicom oraz agentowi. W każdym razie ani PSG, ani Real Madrid nie znają decyzji Kyliana i czekają. Ja jednak uważam, że zostanie w PSG. A waszym zdaniem? Zostanie w Paryżu, czy odejdzie najpewniej do Realu Madryt? Napiszcie tam na dole w komentarzu. Na dziś to już koniec. Dzięki za oglądanie. Każdego z was zachęcam do ocenienia tego filmu, ale także do subskrybowania naszego kanału. Zajrzyjcie także na promocję, jaką specjalnie dla was przygotował Betfan. Dzięki za oglądanie, no i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!